Dzień dobry, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chciałbym Was zaprosić do mojej grupy na Facebooku o nazwie Pancerniki Michaela. Link w opisie filmu. Miłego oglądania. Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Michael, witam Was w kolejnym odcinku Ligowych Mitów. Dzisiaj sprawdzę mity, które mogą Wam się przydać w grze, także oglądajcie do samego końca. Standardowo, jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie śmiało je w komentarzach. Zapraszam do suba na kanale oraz dla grupy dla widzów. Miłego oglądania. Pierwszy mit należy do użytkownika Kyky i brzmi on następująco. Czy Lisi może wykopać barda z tunelu? Możemy się o tym przekonać. Jak mogliście zauważyć, Lee Sin jest w stanie wykopać barda z jego tunelu, także mit jest potwierdzony. Drugi mit jest autorstwa projekt Gina i brzmi on następująco. Jeżeli Tahmkent zultuje, a Warwick go ugryzie z kół, to poleci wraz z nim. Możemy się o tym przekonać. Ku mojemu zaskoczeniu udało się Warwickowi przenieść z Tahmkentem za pomocą jego erki, także mit jest również potwierdzony. Trzeci mit jest również ciekawy, dlatego dodałem go do odcinka. Yasuo Main 7 level zaproponował coś takiego. Jeżeli Karthus ultuje, a Braum użyje swoje E, czyli tarczy, w jego kierunku, to Braum nie dostanie obrażeń. Zrobiliśmy to na dwie próby i możecie zobaczyć efekty. Jak mogliśmy zauważyć, Braum jest w stanie zniwelować ulti Karthusa za pomocą tarczy obróconym w jego stronę. Może nam się to przydać czasami na solo kolejce. Także mit jest potwierdzony. Kolejny mit również z Tahmkentem zaproponował Magikarp on Drax i brzmi on tak. Tam może tańczyć z krabem na rzece, ale musisz to zrobić centralnie przed nim. Możemy się o tym przekonać. Nie wiem niestety, czy ten mit obalić, czy potwierdzić, ponieważ no Tahmkentem byliśmy za krabem, jak i przed krabem, zatańczyliśmy, on zatańczył. Nie wiem, ale uznam tą odpowiedź za prawdziwą, ponieważ zatańczył krab dosłownie przed nami. Także mit jest potwierdzony. Ostatnim mitem tego odcinka jest, nie wiem czy było, no ale czy jeśli użyjesz teleport na ulcie Ryza, to czy się przemieścisz, czy zostaniesz, zaproponował Goliath. No i możemy to sprawdzić. Jako iż nie jest to mit, a pytanie, mogę powiedzieć, zostajesz. I tyle w sumie. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka do końca. Standardowo, jeżeli masz jakieś pomysły, pisz śmiało je w komentarzu. No i co, ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Na razie, strzała! Łapę do mnie wstęp, chciał mi liścia wyjebać. A ja go na pizdę fastata. Bomba w oko i oddechu nie mógł złapać. Co ty kurwa gnoju?
naszej chorobiela. Przedem miał na sobie małe pługo założyć.